Marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Jan Burek podpisali umowę na realizację projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Podpisy złożone na dokumencie warte są ponad 300 milionów złotych, bo na taką kwotę opiewa wartość kontraktu. To jest ważny dzień dla Podkarpacia, ważny dzień dla samorządu województwa podkarpackiego, ważny dzień dla firmy HW, ale myślę, że jest to ważny dzień także dla naszego kraju, że będziemy mogli przystąpić do realizacji bardzo dużego projektu, jednego z największych projektów, jeżeli chodzi o internet szerokopasmowy i sieci dostępowe w ogóle w naszym kraju. I myślę, że wszyscy mamy świadomość, jak on jest ważny dla gospodarki, jak jest ważny dla rozwoju społecznego województwa podkarpackiego i także naszego kraju w szczególności, bo uważamy, że w tym całym systemie nie mogło zabraknąć Podkarpacia, bo te projekty są realizowane przecież w różnych województwach naszego kraju, z tym, że no możemy powiedzieć, że nasz projekt jest największy i myślę, że też da największe efekty po jego wdrożeniu. Sieć szerokopasmowa to największy projekt teleinformatyczny realizowany na Podkarpaciu i jak podkreślał wicemarszałek Jan Burek, oznacza duży postęp technologiczny dla naszego regionu. Takiego projektu jeszcześmy nie realizowali. 2000 kilometrów to jest to inwestycja liniowa, która no, trudno nawet sobie wyobrazić, jak ją przeprowadzić. Także rzeczywiście jest to moment przełomowy i myślę, że zostanie tak, jak dzisiaj wykonawcy zadeklarowali, zostanie zrealizowany w czasie, bo tu rzeczywiście chodzi głównie o czas. Czasu mamy niezwykle mało, a jest duży zakres pracy. Wykonawca, którym jest firma Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe, zapewnia jednak, że dotrzyma terminów. Już dzisiaj przekazaliśmy panu marszałkowi harmonogram rzeczowo-finansowy, a zatem krok po kroku, jak ta inwestycja będzie i w jakim terminie realizowana. Ten harmonogram finansowo-rzeczowy obejmuje również termin końca realizacji tego projektu. Wart ponad 300 milionów złotych projekt oznacza zwiększenie dostępu do internetu szerokopasmowego dla mieszkańców Podkarpacia, zwłaszcza na obszarach, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Sieć zapewni możliwość korzystania z usług teleinformatycznych, ale także umożliwi wymianę danych pomiędzy samorządami, szpitalami, uczelniami oraz innymi instytucjami. Najważniejszym celem jest jednak pobudzenie rozwoju gospodarczego Podkarpacia i pozostałych województw Polski Wschodniej, biorących udział w tym projekcie. Jest to największe przedsięwzięcie w skali Europy. Nikt takiego projektu jeszcze dotychczas nie realizował. Na samym końcu będziemy mieć ponad 10 tysięcy kilometrów światłowodów. To są naprawdę wielkie inwestycje, które ruszają we wszystkich 5 województwach. Mając takich sojuszników, myślę, że te terminy, które są zadeklarowane, będą dotrzymane. Nie ukrywam, że w dalszym ciągu bardzo uważnie będziemy się temu przyglądać. Z miesiąca na miesiąc śledzić postępy, zarówno w podkarpackim, jak i w pozostałych województwach. Ponieważ to naprawdę, wiele o tym się mówi, tak, ale to jest naprawdę zmiana cywilizacyjna. I Polska Wschodnia na nią zasługuje. I bardzo się cieszę, że ten dzisiaj symboliczny moment jest już też za nami, że przystępujemy już do rzeczowej realizacji projektu. Sieć szerokopasmowa będzie mieć ponad 2000 km, 14 węzłów szkieletowych oraz blisko 200 punktów dystrybucyjnych. Budujemy autostrady, tak? Infostrady, po których będzie przemieszczać się nieograniczona ilość aplikacji, plików, danych. Tam będzie obraz, będzie głos, będzie wsparcie dla biznesu, wsparcie edukacyjne dla społeczeństwa, wsparcie dla e-medycyny. Podpisaniu umowy towarzyszyła konferencja, na której mówiono m.in. o stanie wdrażania programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Przedstawiony został również harmonogram prac dotyczący realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa na Podkarpaciu. Oczywiście.